Wybór metody kancelacji musi być dostosowany do charakteru związku, do częstości podejmowania kontaktów seksualnych, do stanu zdrowia kobiety i do tego, czego tak naprawdę para oczekuje. Jeżeli oczekuje pewności, skuteczności, efektywności, no powinna stosować nowoczesne metody. Jeżeli kobieta już rodziła, może zastosować sobie wkładkę wewnątrzmaciczną, która daje pewność i nie wymusza na niej pamiętania o tym, że codziennie trzeba połknąć tabletkę. Jeżeli nie rodziła, może przyjmować tabletki antykoncepcyjne, które dają taki sam duży procent efektywności antykoncepcyjnej, no jednak wymagają od kobiety pewnego uporządkowania i pamiętania o tym, że o określonej porze tą tabletkę należy połknąć. Antykoncepcja rzeczywiście jest sprawą, którą należy podejmować, no, którą powinni partnerzy podejmować obydwoje. Obydwoje razem idą do łóżka i obydwoje powinni podejmować decyzję o optymalnej antykoncepcji. Natomiast oczywiście różnie to bywa. Najczęściej wygrywa ten, kto umie przeforsować swój pogląd. Są związki, w którym decyzje podejmowane są na zasadzie partnerskiej i wybór metody antykoncepcji wynika z przedyskutowania tego aspektu i wyboru ich zdaniem optymalnej metody. Są związki, w których jedno narzuca drugiemu rozwiązanie, czyli na przykład albo będziesz brała, albo nie będzie współżyć, albo będziesz przyjmował tabletki, albo będziesz kupował prezerwatywy, albo nie będzie współżyć. To wszystko zależy od charakteru związku i o tym, czy związki opierają się na wzajemnej dominacji w związku, czy też na partnerstwie, również jeśli chodzi o wybór metody antykoncepcji. Przy tej wspólnej decyzji najlepiej widać, jaki jest charakter związku.